z tej strony Lego Fanka, dzisiaj ze mną Wixer. No i będziemy otwierać kolejną figurkę z Lego Batman. Co ja gadam? To jest Disney. No i oczywiście tym razem sobie ja wymacam jedną, bo Wixer był w ostatnim odcinku. To ja biorę tą, przepchnijmy tę i zaraz zobaczymy, co tu się ukryło. Opakowanie jak zwykle granatowe, w znaki zapytania. I mamy tutaj kotka z Alicji Krainy Czarów. Ja szczerze bym powiedział, że to jest... To jest kotek. Ta postać ma na pewno niestandardową głowę. Wiktor w ogóle myślał, że to jest więzień przez te paski, prawda Wiktor? Ha, bo to jest więzień. Halo, różowy więzień. Wygląda on naprawdę uroczo. Według mnie te paski mu pasują. Również ciekawy wygląda ogon, który możemy sobie zamontować, możemy go zdjąć, ale bez ogona wygląda, no jak nie kot, kot bez ogona to nie kot, prawda Wiktor? Chociaż ja czytałam bardzo fajną książkę, Kotek bez ogonek i on bez ogonka żył. A sama główka jest naprawdę roześmiana, przyjemna, niestandardowa. No i co ja jeszcze powiem, podsumujmy go. Podsumowując, kotek w moim uznaniu jest na pewno lepszą figurką niż Piotruś Pan. A jak ty usądzisz, Wiktorku? Piotruś Pan jest 10 razy lepiej, bo ma sztylety. No przynajmniej on ma sztylety, a kotek nie ma akcesorium. Szkoda, szkoda, bo mógłby mieć tak akcesorium. Ma podstawkę. No ma podstawkę, ma ogon, ale brakuje nam akcesorium, prawda? Oczywiście dziękujemy za oglądanie. Polecam wam tego minifiga i napiszcie, jakie minifigi z Disneya wy macie. Cześć!